Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj nazwy systematyczne amidów o podanych wzorach. Ok, i będziemy to zapisywać za każdym razem dwa razy, bo w zależności od tego, jaki macie podręcznik. I możemy tworzyć nazwę tak, że nam się kończy na amid lub rozpoczyna od amidu. No to pierwsze. Mamy tutaj CONH2, czyli grupę amidową i liczymy sobie ilość atomów węgla. Raz, dwa. Czyli może to być tak. Etano, amid, pierwsza opcja. Druga opcja to jest amid. Kwasu, ja będę pisać K kropka. Kwasu etanowego. Podpunkt B. Raz, dwa, trzy. Czyli propanoamid. Lub amid kwasu propanowego. Ja to tylko zaznaczę, że chodzi o systematyczne, bez zwyczajowych. C. No i tutaj już mamy inaczej, bo mamy tutaj grupę metylową, a tutaj w łańcuchu mamy dwa atomy węgla. Grupa metylowa jest przyczepiona tutaj do N-ki, czyli zapisujemy, że to jest N. Metylo. Tutaj mamy 2, czyli etano. Amid. Lub N. Metylo. Amid. I tutaj dopiero nam wchodzi kwasu etanowego. D. Mamy tutaj dwie grupy metylowe. Przyczepione oczywiście do N-ki, a tutaj mamy dwa węgle. Zaczynamy od tego, że mamy do N-ki podstawnik, znowu do N-ki, czyli łącznie dwa podstawniki, czyli D, metylo. Na lewo mamy dwa atomy węgla, czyli będzie etano, amid lub NN. Dimetylo, amid, kwasu etanowego. Podpunkt E. I tutaj mamy benzeno od pierścienia. Karboksy, amid lub amid kwasu benzeno-karboksylowego. Tutaj muszę wspomnieć o nazwie zwyczajowej, że to jest amid kwasu benzoesowego, bo bardzo często zdarza się tutaj,
że mamy zapis jako nazwę zwyczajową opisową. Jeszcze raz. Amid kwasu benzoesowego. Fka. Tu podobnie, lecz mamy grupę metylową. No to zapisujemy, że mamy N metylo. I lecimy to już teraz całe, czyli benzeno, karboksy, amid albo amid, znaczy N oczywiście, N-metylo. Amid. No i tutaj tego kwasu benzenokarboksylowego. G. Do G w ogóle mamy mnóstwo nazw. Zacznijmy od takiej totalnie systematycznej i będzie to D, bo mamy dwie grupy amidowe, czyli D. Amid. Karbonowy. Dobra. A także karboamid. Może być także diamid. Kwasu węglowego a nazwa zwyczajowa tego związku tutaj to jest mocznik. To już w ogóle mur beton, trzeba pamiętać nazwę i systematyczną i zwyczajową. No to zostało nam H, to zmienimy kolor tylko i lecimy. Tutaj mamy na końcu grupę amidową i to jest pierwszy, tu jest drugi i tu jest trzeci atom węgla, który mamy w łańcuchu, czyli mamy dwie grupy metylowe przyczepione do drugiego atomu węgla. Czyli nazwa tutaj nam leci, że to będzie 2,2. Są dwa podstawniki, no to di, metylo. Po stronie lewej mamy tutaj trzy atomy węgla, czyli to będzie propano, amid lub i tutaj pod spodem amid, 2,2. Di. Oczywiście tutaj amid kwasu. K kropka. O. Kwasu di metylo propanowego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.